Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, środa, godzina 10, a zatem poranek u Hieronima. Kłaniamy się bardzo serdecznie naszym widzom, naszym słuchaczom. Pan dyrektor Tadeusz Sławecki. Dzień dobry Państwu. I Ewa Hadrian. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na kosmiczny poranek u Hieronima. Panie dyrektorze, no przyszła ale pora. Ale nigdzie nie wylatujemy, nie. Przyszła pora na ten kosmiczny poranek u Hieronima, bo przecież wiadomo, że ten rok jest rokiem Stanisława Lema. I jeżeli mówimy o Lemie, to mówimy o kosmosie, ale też niedawno rozmawialiśmy o lotach w kosmos, głównie o locie Jurija Gagarina, który jak wiadomo wyleciał w kosmos 12 kwietnia 1961 roku. O Gagarinie można mówić sporo, ale my przecież mamy własnego człowieka, który też wyleciał w kosmos, prawda panie dyrektorze? Panią, mieliśmy wielu. No pierwszy to był Twardowski, który na kogucie na księżyc poleciał. Można sprawdzić. Był Heweliusz, który pierwszy sporządził mapy Księżyca, pierwszy na świecie mapy Księżyca. Miał obserwatorium w Gdańsku lepsze aniżeli król Ludwik, który mu proponował, że był obserwatorem. No i oczywiście wielu, wielu innych. Warto wspomnieć o Mirosławie Hermaszewskim, który 27 czerwca 1978 jako pierwszy Polak i jedyny jak do tej pory odbył ten lot. No i oczywiście wielu polskich naukowców, niekoniecznie pod swoim szyldem, ale brało czynny udział w podboju kosmosu. Później na ten temat powiem, ale dzisiaj mówimy o Lemie, który te wszystkie wizje, które dzisiaj są realizowane, przewidział w połowie ubiegłego wieku, więc warto powiedzieć, że no miał rację. Miał rację, nasi ludzie w kosmosie również byli. Jeszcze raz przypomnę, Mirosław Hermaszewski, 27 czerwca 1978 roku, pierwszy, jedyny dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos. O Hermaszewskim być może jeszcze w dalszej części rozmowy będziemy mówić. Pan dyrektor jest dzisiaj tutaj nieprzypadkowo. Jak Państwo wiedzą, realizujemy w bibliotece taki cykl pasji bibliotekarzy. W naszym poranku Hieronima, który cotygodniowo gości w Państwa domach już od lipca ubiegłego roku, bo to taki pandemiczny czas, proponujemy również spotkanie z naszymi kolegami i koleżankami i opowieści o tym, czym się interesują, pasjonują, zajmują zawodowo i pozazawodowo. I dzisiaj pan dyrektor gości jako człowiek, który interesuje się technikami satelitarnymi, interesuje się inżynierią kosmiczną. Dobrze ujęte, też, bo wszyscy mówią kosmos, inżynierię satelitarną, technikami. Dlatego też poprosiliśmy pana dyrektora tutaj dzisiaj do studia, aby ten poranek w kosmosie u nas przeprowadził. Do pana dyrektora, do rozmowy z panem dyrektorem za chwilę jeszcze powrócę. Natomiast chcieliśmy, pan dyrektor i ja, bardzo serdecznie powitać szczególnego gościa. Pana profesora Piotra Boleńskiego, który zgodził się na rozmowę, który poświęcił nam czas. Tę rozmowę zaraz dla Państwa wyemitujemy. A przedstawiając pana profesora, to o czym przede wszystkim musielibyśmy powiedzieć, panie dyrektorze? Jest to wybitny, jeden z wybitnych polskich naukowców, który pracował jeszcze w ubiegłym wieku nad tworzeniem polskich rakiet, Meteor. Niektórzy być może pamiętają, prowadził z studentami badania na pustyni Błędowskiej, osiągał już wysokość wznoszenia prawie 100 km. No i niektórym się to nie spodobało, więc go troszeczkę wyhamowali, ale do dzisiaj pracuje ze studentami na Politechnice Warszawskiej i rzeczywiście dalej nad teorią, nie tylko teorią, ale również praktyką dotyczącą wynoszenia statków powietrznych w kosmos. A zatem za chwilę gości w naszym studiu pan profesor Piotr Wojciech Wolański, profesor nauk technicznych o specjalności napędy lotnicze i kosmiczne, silniki spalinowe, spalanie, technika cieplna i wybuchy, profesor zwyczajny w Instytucie Lotnictwa w sieci badawczej Łukasiewicz, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej i koordynator prac nad pierwszym polskim satelitą
Ziemi. Oczywiście można wymieniać jeszcze wiele funkcji pana profesora, między innymi to, że jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jest również, a jest takie w Polsce? Jest prezesem Polskiego Towarzystwa, był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, jest sekretarzem regionalnym i członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Astronautycznej, członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. Tych funkcji jest bardzo wiele. Znakomita postać, gości w naszym poranku Hieronima. Zapraszam na rozmowę z panem profesorem Wojciechem Wolańskim. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan profesor Piotr Wolański. Pan profesor, który dzisiaj gości w poranku Hieronima, jak zapowiadaliśmy przed chwileczką z panem dyrektorem Tadeuszem Sławeckim. Panie profesorze, no pierwsze pytanie, które musi paść dzisiaj. Żyjemy lądowaniem łazika na Marsie. Czy to jest naprawdę ogromne wydarzenie? To jest ogromne wydarzenie, ale dlaczego? Proszę nam powiedzieć. No, jest to jeden z kolejnych łazików, który już wylądował na Marsie, a kolejny jeszcze chiński będzie prawdopodobnie w maju lub czerwcu lądował, ale wczoraj to był ten dzień, który z tego łazika wystartował mały śmigłowiec, helikopter, i to był pierwszy lot na innej planecie niż Ziemia, śmigłowca. A czym jest on jeszcze taki znamienity? Bo na Marsie panuje bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne, takie jak na Ziemi na wysokości 30 km. Więc to bardzo trudne zadanie. To zadanie się udało. Ten pierwszy lot można obserwować w internecie i myślę, że jest to dodatkowa możliwość rozszerzenia badań Marsa. No właśnie, kolejne pytanie z tym się wiążące. Kolejne działania, bo teraz mamy właśnie oglądanie tego Marsa. Helikopter nam to wszystko filmuje, przekazuje. A co dalej? Jakie pan profesor przewiduje następne kroki? A może jakie kroki są już zaplanowane? Znaczy, to, jeśli ktoś śledził uważnie te wszystkie misje na Marsa, no to na Marsie już było bardzo dużo misji, a wśród nich było wiele lądowań na planecie, a ostatnio to nie tylko lądowania, ale łaziki od bardzo prostych takich, każdy kolejny był bardziej złożony i ten jest niewątpliwie najbardziej złożonym urządzeniem badawczym do przeprowadzania szczegółowych badań Marsa, a w zasadzie jego powierzchni. Będzie również realizował tam na pewno badania gruntu, atmosfery i wielu innych takich zjawisk, które wcześniej nie były przeprowadzane. I to wszystko jest robione, żeby po pierwsze lepiej poznać Marsa. Mars jest tą, no może nie najbliższą Ziemi planetą, ale najbliższą pod względem warunków, na których jeszcze no możemy wysyłać astronautów, bo na Wenus się nie da, tam temperatura jest około ponad 400 stopni, ciśnienie około 100 atmosfer, więc trudno by sobie było wyobrazić, że ktoś tam mógł wylądować. Tylko automaty, i to na parę minut lądowały rosyjskie, a ściśle mówiąc jeszcze radzieckie. Natomiast na Marsie, Mars jest no może nie za bardzo przyjazny, ale na Marsie można wylądować i można tam prowadzić działalność przez długi okres czasu. No niektóre te urządzenia zarówno na orbicie, jak i na powierzchni Marsa działają już wiele lat. Więc Mars jak gdyby jest taką najbliższą odskocznią w kosmosie do lepszego poznania Układu Słonecznego, a być może i naszej historii Ziemi, bo tam te procesy zatrzymały się już wiele milionów lat temu i będziemy mogli zobaczyć, jak ta planeta się rozwijała. Panie profesorze, nieco uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo one brzmiało po Marsie. Co po Marsie? Mówi pan profesor, że Wenus nie. A czy jest jeszcze jakaś planeta, która oprócz Marsa bardzo interesuje ludzkość właśnie w takim podobnym kontekście wylądowania tam i badania jej? No najbardziej zbliżona do Ziemi, no może nie planeta, ale Księżyc nas jest w tej chwili bardzo dużym zainteresowaniem. I najbliższe loty załogowe to są planowane w tym dziesięcioleciu na Księżyc. I to nie tylko planują takie loty Amerykanie, a trzeba
dodać, myślę, że pani się tu ucieszy, że wśród tej pierwszej załogi będzie również kobieta. Także już nie tylko mężczyźni jak w programie Apollo, ale również kobiety będą w misjach księżycowych. No i te misje księżycowe są robione głównie po to, żeby lepiej zagospodarować księżyc, bo na Ziemi kończy się jak gdyby zapas wielu pierwiastków, a szczególnie pierwiastków ziem rzadkich, które są potrzebne do rozwoju nowoczesnej elektroniki. No a najbliżej to trzeba, można będzie je pozyskiwać na Księżycu, bo jest blisko. Na Księżyc się leci tylko 3 dni, na Marsa od 7 do 9 miesięcy w jedną stronę, a drugą tyle samo, plus jeszcze trzeba czekać na dogodną opozycję, jak to się mówi, czyli położenie Ziemi i Marsa względem siebie. Także w sumie tam tam i z powrotem to około 2,5 lat. A na Księżyc w ciągu tygodnia możemy obrócić. Czyli przewiduje pan profesor to, co już mamy, przynajmniej ci bogaci mieszkańcy Ziemi w planach, takie turystyczne loty na Księżyc? No na pewno, turystyczne loty w pierwszej kolejności, one już są realizowane na orbitę Ziemi. Teraz będzie prawdopodobnie masowy taki wysyp lotów turystycznych na wysokość ponad 100 kilometrów, żeby zaliczyć jak gdyby tam granicę ze kosmosu. Ale dla tych bogatszych już jeden Japończyk wykupił Maska taki lot właśnie na Księżyc z panią jedną, którą sobie wybierze, tak, ona już za darmo na jego koszt lecieć. To taki turystyczny lot wokół Księżyca. Ale niewątpliwie za wiele lat to będą również turystyczne loty na Księżyc, no, żeby z tamtego dystansu podziwiać piękno naszej Ziemi. Panie profesorze, kiedy myślimy o lotach w kosmos, tak szeroko ten kosmos potraktujmy, to widzimy te potęgi, które się tym specjalizują. Dla laika takiego jak ja to przychodzi na myśl potęga Amerykanów, oczywiście ta potęga rosyjska, obecna radziecka niegdyś. Mówimy o Chińczykach, a jak pozostałe części świata, czy są takie kraje, które w tej technice kosmicznej też się specjalizują? Proszę to powiedzieć mnie, osobie, która się tym na co dzień nie interesuje, aż tak bardzo. No przede wszystkim my musimy o sobie myśleć, że Europa od dawna wysyła już astronautów. No mieliśmy i mamy jeszcze swojego kosmonautę Hermaszewskiego w Wrocławiu, a niedługo będzie 43. rocznica jego lotu. No, natomiast z Europy bardzo dużo osób latało w kosmos, zarówno na stację Mir jeszcze początkowo, czyli tą radziecką, czy później już na stację międzynarodową, stację kosmiczną i w ramach amerykańskich programów lotów załogowych. Też wielu Europejczyków i Kanadyjczyków wybierało się w kosmos, w dalszym ciągu będą latać. Europa zresztą ma podpisane porozumienie, Europejska Agencja Kosmiczna z NASA, że Europa buduje część przyszłych załogowych statków kosmicznych amerykańskich. I zamiast za to na tych pokładzie tych statków Europejczycy będą podróżować w kosmos. Zresztą niedawno był rozpisany nabór na astronautów europejskich w Polsce. Wszyscy, znaczy którzy spełniają tam odpowiednie warunki, zresztą bardzo wygórowane, będą mogli startować, tak, że nie ma tu ograniczeń. Natomiast poza tymi krajami, jak już pani wspomniała, Amerykanie, Rosjanie i Chińczycy, to w tej chwili taką kolejną potęgą, która będzie wysyłała swoich astronautów i o tym już się mówi głośno, aczkolwiek nie podają jeszcze dat, to są Indie. Indie zbudowały już taką dużą rakietę i prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych lat wyślą swoich astronautów na orbitę Ziemi. No natomiast na Księżyc to już otwarcie deklarują Amerykanie, że polecą, no i że Chińczycy polecą na Księżyc. Tak. Także to jedno i drugie mocarstwo kosmiczne będą leciały na Księżyc. Na tym Księżycu jest bardzo dużo miejsca, także myślę, że się dla wszystkich zmieści, znajdzie miejsce. Panie profesorze, Polska i wkład Polski w badania kosmosu.
No, Polska oczywiście w stosunku do swojej wielkości ma ten wkład znacznie mniejszy niż te potęgi, o których przed chwilą wspomniałem, ale muszę powiedzieć, że ten nasz wkład w czasie ery kosmicznej, nie będę mówił o wcześniejszych tam, co polscy uczeni wnieśli wkład w poznawanie kosmosu, ale to były badania początkowo w ramach interkosmosu. No natomiast później, jak już Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a później do Europejskiej Agencji Kosmicznej, to coraz częściej bierzemy, co prawda niewielki wkład, ale również taki do badanie właśnie najbliższego otoczenia Ziemi, Ziemi samej, Księżyca, Marsa, no na poprzednim łaziku tym, czy lądowniku, bo to nie był łazik, wylądował taki penetrator firmy Astronike. Co prawda nie udało mu się głęboko wbić, ale no, trzeba próbować. To są wszystko nowe takie dziedziny działań. Polska wysłała ponad 80 przyrządów w kosmos. Najczęściej to były to przyrządy umieszczane na innych satelitach. No Instytut Lotnictwa, z którego właśnie teraz z Państwem rozmawiam, to budował pierwsze takie przyrządy, które w kosmos leciały, a takim pierwszym przyrządem, co był na orbicie Ziemi, to był spektrometr wysłany w kosmos w 1973 roku, już 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika na pokładzie satelity Interkosmos Kopernik 500. No, moi studenci jeszcze kiedyś, tutaj na tym obrazie za mną jest taki mały, mój wizerunek z małym satelitą, to moi studenci zbudowali już dwa satelity, które były na orbicie Ziemi. No natomiast no, to były bardziej takie satelity przeznaczone do nauki, jak produkować te satelity w ramach edukacji. Natomiast Centrum Badań Kosmicznych i teraz w Polsce powstało bardzo dużo prywatnych instytucji, jakby Kreotek czy inne, które będą się specjalizować w budowie urządzeń satelitarnych. My tu w Instytucie Lotnictwa rozwijamy technikę rakietową, ale nie tylko, techniki obserwacyjne, także że kosmos zaczyna się stopniowo rozwijać w Polsce i ja uważam, że ten rozwój jest bardzo skazany i niezbędny, bo technologie kosmiczne zawsze są tymi technologiami, które pociągają rozwój całej gospodarki za sobą. To tak w dużym skrócie. Bardzo duży skrót, umniejszył Pan bardzo swoją rolę, ale my tutaj z panem dyrektorem Tadeuszem Sławeckim jeszcze o Panu powiemy za chwilę w naszej rozmowie, bo chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że Pana obecność w naszym programie to dla nas szalone wyróżnienie i bardzo jeszcze raz dziękujemy za poświęcony nas czas. Panie profesorze, a gdybym zapytała o tę planetę z Układu Słonecznego, która Pana osobiście najbardziej interesuje. Bo ja rozumiem te planety, które już omówiliśmy, te, które już człowiek w jakiś tam sposób penetruje, ale gdyby Pan miał wybrać taką planetę, która Pana interesuje najbardziej. To ja myślę, że to Mars jest tą planetą, która stwarza warunki eksploracji tej planety, bo na Wenus nie polecimy, jest za gorąco, na Merkurego jest za blisko Słońca, tam co prawda nie ma atmosfery, też jest bardzo gorąco, to ciężko byłoby tam stworzyć warunki do przebycia, nawet przez krótki okres czasu astronautów. Natomiast już poza Marsem, Jowisz, Uran, Saturn, no to są tak daleko, a w okolicy Jowisza panuje tak intensywne promieniowanie, że nawet się tam ogranicza czas przelotu próbników automatycznych, żeby ich to promieniowanie wysokoenergetyczne nie uszkodziło i ma aparatury. Więc to można popatrzeć sobie na te piękne planety, ze zdjęć robionych przy próbniczą, rzeczywiście fantastycznie wyglądają. Ja tu na drugiej ścianie mam pełno takich zdjęć rozwieszonych o wszystkich planetach i to miło sobie jest popatrzeć, ale tam bym nie leciał, nikomu bym nie radził, bo to niektórzy mówią, byśmy polecieli na Europę, taki księżyc Jowisz, ale tam, kto by ktoś poleciał,
to by nie przeżył nawet paru godzin, bo to intensywne promieniowanie kosmiczne tam jest tak intensywne, że nie stwarza nawet dobrych warunków do dłuższego pobytu automatu, a co dopiero człowieka. No natomiast w Układzie Słonecznym jest jeszcze wiele asteroidów. To takich właśnie szczątków prawdopodobnie rozbitej takiej planetoidy czy planety, która była między Ziemią i Marsem. I one też będą miejscem wypraw załogowych czy bezzałogowych w poszukiwaniu surowców dla Ziemi. Ja pamiętam, jak jeszcze działałem w Komitecie Badań Kosmicznych i przenieśli do tego komitetu, ja w Zespole Transportu i Górnictwa, przenieśli kosmos, to jeden dziennikarz złośliwie napisał taki artykuł w Gazecie Wyborczej: astronom zostaje górnikiem. On to wtedy ironicznie napisał. No wielu zresztą było takich dziennikarzy, co ironicznie się wypowiadali o naszych poczynaniach kosmicznych. Natomiast dzisiaj górnictwo kosmiczne jest jednym z podstawowych celów właśnie wypraw z kosmos, żeby pozyskiwać minerały, które na Ziemi się już kończą, a które będą potrzebne w przyszłości do rozwoju przemysłu. Ale pan powiedział jeszcze na początku naszej rozmowy bardzo celne zdanie. Nie zapisałam go sobie, ale próbuję go teraz odtworzyć. Poznajemy kosmos po to, żeby lepiej poznać Ziemię. Oczywiście, bo w kosmosie na przykład wiele tych etapów, które na Ziemi zostały już zatarte ze względu na erozję. No, Ziemia istnieje około 4,5 miliarda lat, ale skorupa ziemska podlega ciągłej erozji. No i tam oczywiście się w różny sposób doszukujemy tej prehistorii. Można z różnych skamienielin czy minerałów określić dane. Natomiast tam w kosmosie one są mniej zaburzone. I badając właśnie skład tych, powiedzmy, elementów, które tworzyły kiedyś planety, Ziemię, no będziemy mogli lepiej poznać samego siebie, można powiedzieć. Co możemy jeszcze szukać na Ziemi, na Księżycu, na innych planetach. Bo ja nie sądzę, żebyśmy mogli tam zamieszkać na Marsie. Możemy oczywiście zamieszkać, ale to będą tylko wyprawy naukowe. Natomiast ludność się tam nie przeniesie, gdyż tam jest za mała intensywność energii słonecznej, która dociera. No, trzeba byłoby gdzieś pod Ziemią czy pod powierzchnią Marsa żyć. Tak samo jak na Księżycu, jak będą bazy, to one będą pod powierzchnią, bo tam nie ma atmosfery ani pola magnetycznego, które by chroniło astronautów przed właśnie tym wysokim, bardzo intensywnym promieniowaniem kosmicznym. Także tutaj jeszcze mamy bardzo, bardzo wiele do zrobienia. No i myślę, że to dobrze, bo to nasze następne pokolenia będą miały co robić i poznawanie zawsze jest tym najbardziej ciekawym elementem naszej działalności. Mówimy tutaj, panie profesorze, o takim praktycznym wykorzystaniu techniki w poznawaniu kosmosu. Ja nie mówię o podbijaniu kosmosu, tylko poznawaniu kosmosu. A ile z tego wszystkiego, jaką część w tym mają takie romantyczne dążenia do jakby poznawania wszechświata? Bo gdzieś zawsze pokolenia przedtem, ci ludzie, którzy fantazjowali na ten temat, to mieli chyba bardziej takie romantyczne podejście do tego, niż taki aspekt praktyczny nimi rządził. No na pewno, ja myślę tak, że dobrze, żeby każdy z nas sobie spróbował wyobrazić, jaką my jesteśmy maleńką odrobiną, kruszynką mikrową w kosmosie. No nie mówiąc już o samym naszym Układzie Słonecznym, czy galaktyce, w której jesteśmy, ale tych galaktyk jest olbrzymia ilość w Wszechświecie i to trudno nawet sobie wyobrazić. I dobrze byłoby, żebyśmy nie patrzyli na nasze życie z punktu widzenia zaściankowości, że czasami niektórzy inaczej, jak mam te ograniczone horyzonty, to się o wiedzę kłócą, inni się kłócą o granice i z tego powodu powstają wojny i tak dalej. No mówią już też o wojnach gwiezdnych, ale to ja sobie nie wyobrażam, żeby takie wojny były, bo te cywilizacje, które były, będą znacznie bardziej rozwinięte niż my jesteśmy, to na pewno nie miałyby żadnych powodów, żeby nas tutaj podbijać, a raczej żeby uczyć, ale to też to może jakby taka cywilizacja, która jest o parę poziomów wyżej rozwinięta niż nasza,
to my byśmy po prostu nie potrafili zaaprobować czy wykorzystać tej wiedzy, której oni by nam mogli przekazać. Także znaczy ten kosmos jest niesłychanie wielki i dobrze byłoby, żeby kiedyś siedząc sobie wieczorem w hotelu albo wychodząc na zewnątrz patrzeć, no, zdać sobie sprawę, jacy to my jesteśmy malutcy i popatrzeć na tą istotę naszego życia z zupełnie innej perspektywy. Perspektywy tego, żeby no, to życie coś nam, no, jakieś zadowolenie intelektualne dało, a nie tylko dążenie do czegoś tam władzy, do rządzenia wszystkimi takim. No ale to są takie wrzonki, o których zresztą, jak pani wie, tam Lem dużo pisał w swoich tam publikacjach. No właśnie, Lem. Dalsza część naszego spotkania tutaj w studio, tutaj w czasie naszego poranka u Hieronima będzie skupiona właśnie na Lemie. Właściwie pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania jest Lem, bo to rok poświęcony Lemowi i myślę, że jeżeli się jeszcze Lema nie czytało, to w tym roku należałoby do Lema sięgnąć. A pana ulubiona książka Lema? Albo ulubiona książka związana właśnie z tematyką, którą pan się zajmuje zawodowo. Tylko taka książka niezawodowa, niezawodowa. Dla szerokiego grona odbiorców. Ja bym tak powiedział, że Lem zaczął tworzyć jak podstawowa, jak era kosmiczna. I no, to był człowiek no, niezwykły, o niezwykłym umyśle i wizjonerstwie, można by powiedzieć. I mnie to by najbardziej się podobało, znaczy, bo te różne tam podróże, to możemy to różnie traktować, ale to Solaris, który to w zasadzie taki, najbardziej jest takim filozoficznym dziełem Lema, zresztą też tam nakręconym w filmach, który przedstawia w pewnym sensie problemy psychologiczne życia. I ja bym jeszcze powiedział reinkarnacji, tak. No ten ocean tam, on to no, takie utworzył po prostu twory, które mogły jak gdyby stworzyć nam możliwość wiecznego istnienia czy odtwarzania życia. No to jest takie ciekawe spojrzenie na nas samych. Ja myślę, że dzięki chyba temu ta jego powieść Solaris, no, została przetłumaczona na największą ilość języków. Zresztą jak bywałem w świecie, to jak do księgarni, no w Ameryce jak szedłem, to najwięcej polskich książek tłumaczonych to były książki Lema. No. Natomiast on w tych swoich książkach różne tam aspekty poruszał. Jedne powiedzmy w sposób bardziej trafny, z dzisiejszego punktu spojrzenia, inne trochę mniej. No ale to on ma prawo, no wizjonerstwo jest takie, że ono nie zawsze się musi sprawdzać w 100%. Tak samo jak rozwój nauki, no jak to parę procent z tego, co wymyślimy, się sprawdzi, to i tak jest to bardzo duży wkład w rozwój naszej cywilizacji. Panie profesorze, gdyby nie było wizjonerów, nie byłoby łazika na Marsie. Też by nie było, tak. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że jeszcze będzie pan profesor tak łaskaw, że spotka się z nami, może tutaj u nas już bezpośrednio w bibliotece, kiedy pandemia nas opuści. A bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy element wkładu naszego tutaj bibliotecznego w powiedzenie o tym, że Lem, Lemem, kosmos, kosmosem, ale ludzie, którzy rozmawiają o tym, to są właśnie tą największą wartością. Dziękuję panie profesorze za spotkanie. Ja również dziękuję. Proszę pozdrowić pana dyrektora, mojego serdecznego przyjaciela. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję państwu. Jesteśmy w studio Poranka u Hieronima, studio WWP. Dziękujemy jeszcze raz panu profesorowi Piotrowi Wolańskiemu za spotkanie. A teraz, panie dyrektorze, ja przedstawię pana jako wieloletniego wiceprzewodniczącego poselskiego zespołu do spraw wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz, odnosząc się do pana wieloletniej działalności, czynnie działającego wiele lat na rzecz wejścia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa.
To prawda. Tego nie da się wykreślić życiorysu i te pasje moje do technik satelitarnych pozostały do dnia dzisiejszego. Tutaj pan profesor mówił o tym, że to nie było od początku wszystko takie łatwe i proste. Jedna z gazet, gdy utworzyliśmy ten zespół, to napisała, że posłowie chcą polecieć w kosmos. Ironizowano sobie z nas. Natomiast dzięki takim osobom, jak pan profesor Wolański, czy tutaj wielu innych moich współpracowników, pan doktor Włodzimierz Lewandowski i wielu innych, udało nam się przekonać przede wszystkim kolegów polityków, parlamentarzystów, że warto, aby Polska weszła do tej elity, czyli do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA, której siedziba mieści się w Paryżu, a później, i to stało się w 2012 roku, natomiast w 2014 została utworzona Polska Agencja Kosmiczna uchwałą sejmową, która realizuje wiele, wiele zadań. Myślę, że może przy okazji, gdy będziemy mówili o dniach, tygodniu nauki, zechcemy troszkę powiedzieć o tych polskich osiągnięciach, bo nie sposób jest dzisiaj o wszystkim powiedzieć. Więc miałem ten honor i zaszczyt działać na rzecz właśnie umocnienia pozycji Polski w obszarze badania technik satelitarnych, kosmicznych. Proszę Państwa. Może, panie dyrektorze, odwołajmy się teraz do fotografii i przenieśmy się do Wiednia, do 2014. Pan profesor wspomniał, że miałem przyjemność właśnie być z panem profesorem Wolańskim i wymienionymi przeze mnie tutaj osobami w agendzie ONZ-owskiej do spraw pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, gdzie sprezentowaliśmy, tam chyba na zdjęciach jest pokazane, ofiarowaliśmy tam model pierwszego polskiego satelity LEM, który był właśnie, cały czas o tym LEM-ie mówimy, i z tyłu tam widać taki obraz, przekazaliśmy kopię obrazu, który jest na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kopernik rozmawia z Panem Bogiem. To było takie dosyć prowokujące działanie, żeby pokazać wkład Polski i polskiej myśli technicznej. Bo między innymi, warto tu wymienić, pan profesor wiele już powiedział, ale między innymi penetratory, które były używane na Marsie, czy uważam największym osiągnięciem człowieka, to było lądowanie na komecie Gerasimenko, gdzie również tam penetratory z Polski, penetratory gruntu były konstruowane w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, bo takoważ też centrum jest. Jeśli Państwo sobie przypominacie, kto do nas przychodzi do biblioteki, kilka lat temu organizowaliśmy taką wystawę u nas i tam były z Centrum Badań Kosmicznych i tam były kopie tych instrumentów, o których ja mówię. To ja przerwę panu dyrektorowi i wspomnę. To był Lubelski Festiwal Nauki, organizowany jak zawsze we wrześniu. To był rok 2017 i to był projekt, którego realizatorem był właśnie pan dyrektor Tadeusz Sławecki. Projekt nosił tytuł Kosmos w zasięgu ręki. I tutaj jeszcze, zanim pan dyrektor o tym powie, to jeszcze przypomnę, że wtedy gościli u nas pracownicy Centrum Badań Kosmicznych PAN. Między innymi pan profesor Zbigniew Kłos, pani profesor Anna Fox-Ryznar, pani Marta Milczarek, pani Agata Nikolał-Kuklińska. Były wykłady i były prezentacje. To centrum dwa lata temu obchodziło 40-lecie utworzenia i ono się w dalszym ciągu mieści na Bartyckiej w Warszawie. Dla tych, którzy są w Warszawie, nie mają co z czasem zrobić, tam można zwiedzać. Można zwiedzać i są bardzo ciekawe ekspozycje. Ale chciałem wrócić do osiągnięć Polski. Wejście do Europejskiej Agencji Kosmicznej stworzyło podwaliny do działań polskiego biznesu w dziedzinie kosmosu, który już może teraz pod własnym szyldem funkcjonować. Niekoniecznie w niemieckiej agencji kosmicznej czy w innych agencjach. I proszę Państwa, z tego co mi powiedzieli ekonomiści, biznes w technice satelitarnej jest najbardziej opłacalnym. Jedno zainwestowane euro zwraca się czterokrotnie. Czyli to dzisiaj, gdybym miał wolne środki, chętnie lepsze niż giełda. Oczywiście, że lepsze niż giełda.
Poza tym polscy naukowcy pracują w różnych ośrodkach. Spotkałem Polaków w Tuluzie, między innymi tam w jednym z centrów francuskiej agencji kosmicznej. Również warto powiedzieć o kilku projektach ESA, między innymi projekt Galileo, czyli to będzie nowy system, który ma zastąpić, europejski system ma zastąpić GPS. Więc i on będzie bardziej precyzyjny. Proszę Państwa, dochodzimy do takiego już parametrów, że z kosmosu będzie można rozróżnić obiekt o wielkości 40 cm. Czyli tak naprawdę będzie można z kosmosu zrobić z satelity zdjęcie twarzy człowieka. To nasza myśl, to tylko Lem mógł sobie wyobrażać takie rzeczy. To jest jedno z najważniejszych. I warto też podkreślić, że jeden z produktów ESY, brzydkie słowo, ale produkt, ono się kiedyś nazywał Global Monitoring System, system monitorowania Ziemi, nosi nazwę Copernicus, przez C, Copernicus. Proszę sobie tam wklepać. On to jest system, który będziemy niedługo mieli w swoich smartfonach i mogli sobie korzystać i oglądać linię brzegową. Dzisiaj i tak oglądamy chmury burzowe, ale to już troszkę coś innego. I do czego zmierzam? Dzięki determinacji wielu osób, w tym pana doktora Lewandowskiego, udało nam się tę nazwę wprowadzić, żeby był to Copernicus przez C, nie po niemiecku przez K, tylko przez C. I tu bardzo dużo nam pomógł ówczesny komisarz Tajani, który właśnie nam w tym pomagał i w tym lobbował. Więc wiele się ciekawych rzeczy dzieje. Między innymi warto też wspomnieć o takiej, nie jest to kryptoreklama, my tutaj nie mamy takiego zasięgu, jedna z firm z Poznania, prywatna firma, ona tam będzie na zdjęciach, które pokażę z konferencji NASA w Stanach Zjednoczonych. Odwołajmy się do tych zdjęć, konferencja NASA Portland, rok 2010. Zaprezentowała pewne zegary porównujące czasy satelitów. To było coś, gdzie Amerykanie patrzyli, no jak to z Polski przyjechali z takimi urządzeniami, które są na najwyższym światowym poziomie. Więc uwierzmy w polską myśl techniczną. Mamy bardzo wielu mądrych ludzi, którzy właśnie już w tej chwili mają stworzone warunki do funkcjonowania w Europie. Mógłbym o tych technikach różnych mówić. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś taką wystawę zorganizować. Też został pominięty obszar, bo w tej chwili też w kierunku Słońca lecą satelity, żeby badać nieprzewidywalność Słońca, bo przecież wiemy, że w końcu XIX wieku była ogromna burza słoneczna, magnetyczna, która popaliła wszystkie telegrafy, wszystkie transformatory. No dzisiaj aż mi się nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby taka burza słoneczno-magnetyczna była w dzisiejszych czasach. Jakie byłyby skutki tego? Odwołajmy się jeszcze, panie dyrektorze, do tego roku 2017, do tego projektu Kosmos w zasięgu ręki i do tego LEMA. Wtedy pokazaliśmy również LEMA na wystawie. W jaki sposób? LEM, wielki wizjoner, który, gdy sobie tak dzisiaj się przygotowałem dzisiejszego programu, to LEM już w swoich utworach, w swoich książkach przewidział. Przewidział między innymi tablety, smartfony, Google, drukarki 3D. Tak a propos, na konferencji NASA widziałem, jak Amerykanie już z pyłu księżycowego pracują na tym, jak zbudować domy dla astronautów z pyłu księżycowego. Właśnie przy pomocy drukarek 3D. To wszystko LEM przewidział. I proszę Państwa, LEM przewidział funkcjonowanie internetu. Ja zacytuję. Zmarły w 2006 roku LEM dożył realizacji wielu ze swoich przewidywań, w tym internetu. Był tym zaskoczony. Oto jak brzmiał jego słynny, choć raczej apokryficzny komentarz po pierwszym spotkaniu z nowym medium. Uwaga. Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. To był komentarz właśnie Lema do tego, jak mu pokazano, że jego niektóre wizje się ziściły. Lem, jeszcze jedna z wizji Lema się nie ziściła, bo on to, że będziemy przekazywali
na odległość, obraz, kontaktowali się, że będzie ogólnoświatowa sieć, to on to przewidział, ale on jeszcze widział coś więcej, że będzie możliwość przekazywania zapachów. Więc, czyli to jeszcze wszystko przed nami. Więc po kolei te jego wizje się ziszczają, ale Lem jednocześnie przestrzegał. On również widział, pisał o klonowaniu człowieka, o klonowaniu ludzi, o konstrukcji robotów, o odmóżdżeniu robotów. Przestrzegał przed tym, że może to naszą cywilizację doprowadzić do katastrofy, jeśli odhumanizujemy to, co człowiekowi jest dane i to, co przydane. Więc bardzo warto czytać i pamiętajmy jeszcze raz, że to było w połowie, te wizje były pisane w połowie ubiegłego wieku. I na koniec taką chciałem wrócić do jeszcze wielkiego uczonego Konstantego Ciołkowskiego, którego receptury i wizje lotów kosmicznych są do dzisiaj wykorzystywane przez naukowców, między innymi składy mieszanek paliwowych do rakiet, który powiedział coś takiego. No wiemy, że Ziemia jest kolebką ludzkości, ale nie można całe życie tkwić w kołysce. Czyli daje nam do zrozumienia, że jednak te loty to są wyzwaniem dla człowieka, które być może w przyszłości, nawiązuje do Lema, pozwolą człowiekowi przetrwać jakąś katastrofę, czy chociażby asteroidy. Ale pamiętajmy, że techniki satelitarne to jest wielki biznes. To mówił pan profesor o ściąganiu różnych okruchów planet, które są zbudowane z niklu, z tytanu, z pierwiastków ziem rzadkich i tu się próbuje sprowadzać, że również dzisiaj pracuje się nad tym, jak wysłać na taką kometę czy na taki okruch skalny statek, który by go rozbił i uchronił Ziemię. To nad tym się dzisiaj pracuje. My to, co widzimy, bo pamiętajmy, że 80% technik satelitarnych jest wykorzystywanych na potrzeby militarne, wojskowe. Te, które my dzisiaj tu korzystamy, jak GPS, jak inne, to są tylko cząstki tych, co nam wojsko łaskawie pozwoli skorzystać. Więc dzisiaj my nawet nie wiemy, jak daleko te wiodące kraje, jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, które konstruują swój system satelitarny GLONASS, Indie, zwróćcie uwagę, że w tej chwili na Marsa też wysyłają Zjednoczone Emiraty Arabskie, to wszyscy wietrzą ten biznes, ale jednocześnie myślą, jak uchronić naszą cudowną planetę, która ma tak wspaniale skonstruowany system ochrony. Mówił tu pan profesor, żebyśmy kilku godzin nie wytrzymali na innych planetach, bo by nas promieniowanie kosmiczne zabiło, a Ziemia dzięki temu, że ma pole magnetyczne, że ma atmosferę, pozwala na tworzenie tego pięknego życia i szanujmy to życie. Tę część pana wypowiedzi skwitowałabym takim właśnie oto cytatem z Lema. Właściwie nie tyle skwitowała, co podsumowała. Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. To jest cytat z Solaris. Nawiasem mówiąc, gdyby państwo chcieli poczytać Lema w formie cytatów, wyimków z jego dzieł, to zapraszam na stronę roklema.pl. Tam jest 365 cytatów, czyli na każdy dzień roku mogą państwo, każdy dzień roku mogą państwo rozpocząć z cytatem z Lema. Ta strona jest bardzo bogata, ale te 365 cytatów z Lema może być świetnym pomysłem na to, aby zacząć czytać Lema, albo inaczej powrócić do Lema, bo warto, panie profesorze, panie dyrektorze, prawda? Warto. Poza tym wszystko, proszę pamiętać, że to, co się dzieje w kosmosie, to się opiera na wizjonerach, tak jak Musk, jak inni. Oni inwestują pieniądze, ale to są wizjonerzy, to są marzyciele, którzy chcą swoje te marzenia ziścić. Rozwój zawsze zaczynał się od marzeń. I dlatego, natomiast rozwój technik satelitarnych jest koniecznością. Miałem zaszczyt na konferencji NASA w Portland spotkać pana profesora Parkinsona, szefa doradców NASA,
który stworzył koncepcję systemu GPS. Poświęcił mi aż 15 minut, co w hierarchii profesorskiej to jest bardzo, bardzo dużo. I on stwierdził coś takiego do mnie, wiedząc, że jestem politykiem, że kraj, który nie ma uporządkowanej techniki kosmicznej, czyli polityki kosmicznej, jawi się nie tylko złym partnerem biznesowym, ale również militarnym. To jest właśnie takie było przesłanie do naszych władz, że jednak powinniśmy inwestować w techniki satelitarne. My oczywiście mamy swoje satelity w kosmosie. Tutaj pan profesor był jednym z pionierów, który wysyłał studenckie satelity, ale to nie są satelity na miarę tego ambicji Polaków i na miarę możliwości polskich naukowców, którzy mogą coś skonstruować. Przecież pamiętajmy, że my cały czas płacimy ogromne pieniądze za usługi z satelit, chociażby w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy systemy bezpieczeństwa. To za to wszystko musimy płacić, a przecież możemy mieć swoje, które oczywiście nie wyślemy sami, bo wszyscy korzystają z kilku wyspecjalizowanych rakiet, natomiast warto jeszcze raz o tym mówić i ci, którzy pisali o tym, że chcą posłowie polecieć w kosmos, no jakie dzisiaj mają miny. Panie dyrektorze, kończąc nasze spotkanie, powiedzmy jeszcze o publikacji, która nam towarzyszy. To jest wyjątkowa. Wszystko zaczęło się nie od Twardowskiego, tylko od Kopernika. No. Zresztą niedługo będziemy mieli okrągły jubileusz Kopernika. I mam nadzieję, że uda nam się. Proszę Państwa, może dwa zdania. To jest wierna faksymila wydania norymberskiego do Revolutionibus Orbium Celestium na papierze czerpanym, bo jest to mówię dla osób, które się bibliofilów, którzy docenią wartość tego. Tego było wydrukowanych, za mało powiedziane, 50 kopii, które były rozdawane głową państw, które przyjeżdżały do Polski z racji przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej. Bardzo, bardzo ciekawy egzemplarz, a wiemy, że tylko na świecie są 3 egzemplarze tego dzieła. Między innymi Szwedzi mają w Uppsali. Ale to też bardzo ciekawa historia, bo w tej książce znaleziono włos Mikołaja Kopernika, który posłużył do identyfikacji szczątków Mikołaja Kopernika. Więc to, ale to może na inną rozmowę, jak będziemy o Koperniku mówić, to... Kopernik przed nami, dzisiaj z nami techniki satelitarne. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję, że mogłem troszkę powiedzieć o tym, co jest takim moim hobby. I mam nadzieję, że jeszcze właśnie w tygodniu technik spróbujemy do kosmosu powrócić. Czekamy zatem na tradycyjnie lubelski wrzesień, lubelski festiwal nauki. Mamy nadzieję, że z okazji właśnie roku Stanisława Lema do technik satelitarnych wrócimy w kolejnym projekcie, na który będziemy... Bo nie zdajemy sobie sprawy, że korzystając z bankomatu posługujemy się technikami satelitarnymi, że mając zamek na rzepy, to był wymyślony dla kosmonautów, żeby łatwo im było właśnie w skafandrach się rozbierać i tak dalej. Jest wiele, czy patelnia teflonowa, czy wiele innych, kuchenka mikrofalowa, to są wszystko wytwory, które były na potrzeby astronautów wymyślane. O tym jeszcze możemy porozmawiać, panie dyrektorze, bo to myślę, że jest szalenie ciekawe. Myślę, że jeszcze w tym roku Lema znajdziemy czas na te rozmowy. Dziękując panu dyrektorowi, zapraszam państwa teraz na krótką przerwę reklamową, a za chwilę rozmowa z panem doktorem Krzysztofem Ksińskim. Dziękujemy. Thank you.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dobieramy idealne pary. Poranek u Hieronima, kolejny gość w kosmicznym poranku u Hieronima, pan dr Krzysztof Księski. Dzień dobry. Dzień dobry. Absolwent prawa, kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, doktor nauk prawnych, rektor obecnie, rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej imienia Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu, wykładowca akademicki, radca prawny, animator, menadżer kultury, organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. I tutaj chciałabym się zatrzymać, panie doktorze, bo chciałabym zapytać o taką rzecz. Jak można połączyć bycie prawnikiem, radcą prawnym, to jest taki zawód, który mnie się kojarzy zawsze i powinien chyba się kojarzyć z takim mocnym trzymaniem się ziemi, z fantastyką. Uwielbieniem dla wizjonerstwa, dla fantazjowania, dla rzeczy, przewidywania rzeczy nieprzewidywalnych. Cóż, mam kilka odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę, bo z jednej strony myślę, że każdemu potrzeba jakiegoś oddechu od pracy, jakiegoś takiego, jakiejś odskoczni, odpoczynku i na pewno dla mnie fantastyka czymś takim jest. Ale trzeba też pamiętać, że prawo teraz, powiedzmy, się bardziej oddzieliło od, powiedzmy, polityki, od tematów związanych z ustrojem, ale jeszcze 20 czy 30 lat temu właściwie państwo i prawo były takimi przedmiotami badań, które były ze sobą ściśle związane. I rozważania na temat systemów polityczno-społeczno-gospodarczych, które zaczęło się dawno temu jeszcze u starożytnych, nie wiem, u Platona na przykład, kontynuowane to było przez wieki i to był obszar badań, refleksji również uczonych w prawie. I ja muszę powiedzieć, że zawsze bardzo mnie fascynowały doktryny polityczno-prawne i właśnie te rozważania na temat różnych ustrojów, różnych sposobów urządzenia społeczeństwa. Zresztą nawet miałem doktorat na ten temat pisać, ale w końcu pisałem troszkę o czymś innym. Niemniej jednak cała literatura utopijna, czy później dystopijna, w gruncie rzeczy współcześnie zaliczana jest do fantastyki, więc mamy tutaj jakąś styczność, jakieś połączenie między prawem a fantastyką. To świetnie, że nam to pan wytłumaczył. Już teraz będę inaczej na to wszystko patrzyła, chociaż rzeczywiście, kiedy spoglądamy na te dzieła literackie, czasami właśnie a to filozoficzne, a to z literatury pięknej, to możemy powiedzieć, że u podstaw wszystkiego stoi taka filozofia. I myślę, że u podstaw fantastyki taka filozofia stoi, bo kiedy nawet patrzymy na Lema, to pierwszą rzeczą, którą ja o Lemie powiem, to powiem filozof. Myślę, że tak. Oczywiście no, literatura każda i również fantastyczna dzieli się na złą i dobrą, ale też na lekko i poważniejszą. Mhm. I akurat jeśli chodzi o teksty Lema, to poza, no nie wiem, niektórymi opowieściami o pilocie Pirksie, to jednak przede wszystkim jest to literatura poważna. Mhm. To znaczy Lem, ja mam wrażenie, że Lem nie miał trudność z postrzeganiem świata w sposób zwykły, znaczy wszystko robił przez pryzmat swojej wybitnej inteligencji i bardzo szerokiej wiedzy. Bo trzeba przypomnieć, że Lem studiował na Politechnice Lwowskiej, później skończył medycynę, co ale prawda nigdy nie praktykował. Natomiast można powiedzieć, że kiedy on, powiedzmy, zaczął tworzyć i przez te pierwsze na pewno dekady, które tworzył, nie wiem, myślę, że przynajmniej 3-4, właściwie można powiedzieć, że on był specjalistą, ekspertem z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych pewnie trochę też. I to widać w jego twórczości. I to było ogromną podstawą do tego, żeby pisać fantastykę.
I niektórzy zaliczają te jego teksty fantastyczne jako tak zwane hard SF, czyli nie takie sobie oderwane od rzeczywistości marzenia o czymś, co być może kiedyś nastąpi, tylko on na podstawie obecnego stanu wiedzy, który znał, ekstrapolował to, co może się wydarzyć za 10 lat, za 30 i więcej. I stąd tutaj, jak była mowa, tak wiele wynalazków, o których on pisał, które on sobie wyobrażał, gdzieś tam za jakiś czas się pojawiły, no choćby ten internet. A gdybyśmy spojrzeli na współczesną jemu i współczesną dzisiaj literaturę z pokrewnego kręgu, z kręgu właśnie takiego science fiction, z kręgu takiej naukowej fantastyki, to czy Lem jest jakimś wzorem czy wzorcem? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę. Znaczy, trzeba zaznaczyć na pewno to, że nauka rozwija się w sposób nieprawdopodobny i właściwie coraz szybszy. I tak jak można powiedzieć, że nie ma już ludzi renesansu, tak ogromny jest zasób wiedzy, który można posiąść i brakuje po prostu życia, żeby to zrobić. Tak w przypadku pisarzy jest ten problem zajmujących się powiedzmy science fiction, że żeby napisać bardzo dobrą science fiction, taką tak zwaną hard SF, trzeba bardzo dobrze orientować się we współczesnej nauce, w naukach ścisłych. I to, nie wiem, fizyka, biotechnologia i wiele, wiele innych. I Lem miał, można powiedzieć, trochę łatwiej, bo pół wieku temu ta nauka jednak była znacznie mniej rozwinięta niż teraz. Łatwiejsza do ogarnięcia. Łatwiejsza do ogarnięcia, zgadza się. I teraz po prostu problem jest taki, że bardzo często pisarz tworzy science fiction, znaczy tak mu się wydaje, po czym pisze o wynalazkach, które już istnieją, ale on o tym nie wie. Bo albo istnieją w laboratoriach wojskowych, albo są na tyle niszowe, powiedzmy jeszcze, że się nie przebiły do jakiegoś takiego tak zwanego mainstreamu i on o tym zwyczajnie nie wie, prawda? I to jest jakby problem współczesnej science fiction, że często ta technologia już wyprzedza wyobraźnię twórców. Natomiast wciąż pojawiają się tacy, którzy mogą coś oryginalnego napisać i ja muszę powiedzieć, że Lem jakby stał się takim legendarnym twórcą, którego trudno naśladować i trudno z nim polemizować, bo jakby przygotowanie do tego jest takie trudne. Zresztą w latach 60. taki kultowy klasyk science fiction amerykański, Philip K. Dick, był przekonany, że zresztą on miał pewne problemy psychiczne, ale był przekonany, on masę świetnych książek napisał science fiction, zresztą Lem go cenił akurat, i był przekonany, że Lem to nie jest jedna osoba taka naprawdę istniejąca, tylko to jest prawdopodobnie jakiś zespół ludzi, którzy tworzą, aby manipulować społeczeństwami. Także to było dla bardzo wybitnego twórcy amerykańskiego science fiction nie do pomyślenia, że jeden człowiek mógł stworzyć tak wiele, tak doskonałych utworów. To świadczy o fenomenie Lena. Tak, tak. Wiedza, ten jego fenomen. Absolutnie, absolutnie tak. Znaczy, ja ubolewam, że Lem nie został laureatem Nagrody Nobla, chociaż był nominowany, dlatego że myślę, że mu się absolutnie to należało. Dlatego że my musimy sobie zdawać sprawę, że Lem jest wyjątkowym twórcą i filozofem nie tylko polskim, ale światowym. Tłumaczony jest na mnóstwo języków i właściwie wiele lat temu, jak śledziłam części takie badania, rankingi, którzy polscy pisarze są na czele list w literaturach obcych, tłumaczeń, no to Lem zawsze był. Tak, tak. Zresztą to jest też niesamowite, że Lema, bo Lema nie tylko czytają czytelnicy książek, literatury, ale czytają go filozofowie i uczeni. Na przykład jest taka, powiedzmy, biografia Lema napisana przez jego syna,
która opisuje to, jak na przykład Lem przyjeżdżał do jakiegoś, no nie, do Moskwy na przykład, bo ze Związkiem Radzieckim mieliśmy, wiadomo, bliskie kontakty w tamtych czasach i był zaproszony na wygłoszenie jakiegoś wykładu na Uniwersytecie Moskiewskim. To na ten wykład nie tylko przychodzili, jak mówię, pasjonaci literatury, ale przychodzili profesorowie nauk ścisłych rosyjskich uniwersytetów, które, no umówmy się, one wciąż są na bardzo wysokim poziomie i wtedy też były, po to, żeby posłuchać, dowiedzieć się, co on ma do powiedzenia, podyskutować z nim, czasem popolemizować, ale tak ogromny nośnik, znaczy z tak ogromną, ogromnym nagromadzeniem rozmaitych interesujących refleksji, również takich no, naukowych o świecie, mieliśmy do czynienia to czytając jego książkę. Czyli otwieranie umysłu. Niesamowicie. Z tym, że no, z drugiej strony też trzeba przyznać, że Lem jest łatwy w obsłudze, że tak powiem. Znaczy, próg wejścia, zresztą w ogóle do science fiction próg wejścia jest trochę wyższy. Do Lema myślę jak najbardziej też, dlatego że choćby on bardzo dużo używa terminologii technicznej, plus bardzo wiele tworzonych przez niego różnych neologizmów. I to powoduje, że trudniej się to czyta zwyczajnie, więc ja rozumiem też, że nie jest to łatwe dla zwykłego czytelnika zapoznawać się z jego literaturą, bo zwykły czytelnik, powiedzmy dorosły, pracujący, który powiedzmy chce znaleźć rozrywkę w literaturze, no może się zwyczajnie odbić troszeczkę od tego, co Lem proponuje, bo to wymaga skupienia, namysłu, jakiegoś takiego świeższego troszkę mózgu, a wiadomo, po całym dniu pracy to jest tym dwa różnie. Jest w tym naszym przyspieszonym świecie, gdzie wszystko czy szybko, no Lema nie da się tak w ten sposób czytać szybko, a zatem jeszcze raz zachęcamy do tej strony internetowej roklema.pl, 365 cytatów z Lema i mnóstwo jeszcze innych informacji o Lemie. A proszę powiedzieć jeszcze o inicjatywach związanych z Lemem, którym Pan patronuje. To znaczy tak, no, można powiedzieć, że najbliższa mi w tej chwili inicjatywa, którą realizujemy jako Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki Cytat dla Syriusza od wielu lat, to jest, prowadzimy niepubliczną bibliotekę fantastyczną imienia Stanisława Lema właśnie. Obecnie ona się znajduje w Centrum Kultury w Lublinie i mam nadzieję, że w maju ją otworzymy ponownie. Bo z uwagi na przez pandemię. Przez pandemię też przeprowadzkę. I mamy tam mnóstwo rozmaitych pozycji poświęconych fantastyce, książek, komiksów, gier, fanzinów, czasopism. No i oczywiście mamy kolekcję książek Stanisława Lema, więc jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po to i nie ma skąd wziąć, to oczywiście zapraszamy. Poza tym planowaliśmy na festiwalu Falcon, który nie wiemy, czy się w tym roku odbędzie z uwagi na pandemię, zorganizować cały blok lemowski właśnie poświęcony twórczości Lema. Natomiast też jestem odrobinę zaangażowany w festiwal lemowski, który w Krakowie ma się odbyć we wrześniu tego roku. Także no ma on być w ogóle imprezą otwartą, bezpłatną i ma być takim bardzo dużym wydarzeniem lemowskim. Także no staramy się jakoś zawsze uhonorować tego no strasznie wybitnego twórcy. Zresztą nawet niektóre miasta, również Lublin, trzeba pamiętać, ma własną ulicę imienia Stanisława Lema. Niech się zgłoszą ci z Państwa, którzy wiedzą, gdzie ta ulica się znajduje. Ja mogę powiedzieć, jak. Bo ja nie wiem, przyznaję. Tak? Ona się znajduje, to jest chyba dzielnica, Abramowice. To jest równoległa ulica do ulicy Zębożyckiej,
ale tak już dosyć blisko zalewu, takie można powiedzieć boczne przedłużenia Diamentowej, o, jakoś tak. A zatem, kiedy będziemy wybierać się na zalew, na spacer, zachęcamy do spaceru ulicą Lema, zachęcamy do korzystania z publikacji Lema w niepublicznej bibliotece, zachęcamy również do korzystania z publikacji Lema w publicznej bibliotece, czyli w naszej. Tak, oczywiście. Panie doktorze, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Jest to dla mnie ogromna przyjemność rozmawiać z panem o Lemie. I pomyślałam sobie, że jeszcze w roku Lema powinniśmy się tutaj w poranku spotkać i rozwinąć ten wątek. Dziękuję bardzo, bardzo chętnie, bo akurat o Lemie można rozmawiać godzinami. Można rozmawiać nieskończenie. To jest tak jak z tym kosmosem, prawda? Oczywiście. Płyną pozdrowienia dla pana doktora. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie przesyła fantastyczne pozdrowienia dla pana doktora Księskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wszystkie pozdrowienia, dziękujemy za państwa obecność, dziękuję panu doktorowi za przybliżenie nam takie wstępne Lema, bo tak jak tutaj państwo usłyszeli deklarację, myślę, że o Lemie jeszcze będziemy w roku Lema mówić. Dziękuję państwu wszystkim za to, że skorzystali państwo z naszej propozycji i byli państwo z nami w poranku Hieronima. Żegna państwa ekipa WBP, Marek Semeniuk, Marek Janik, Dorota Mościbrocka, Ewa Hadrian i zapraszamy już za tydzień na kolejny poranek u Hieronima. Środa, godzina 10. Proszę o nas pamiętać. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.